bezrobocie spada, mamy nawet twarde dane, tak podawane przez i ministra pracy, i GUS, także to na pewno jest powód do jednak zadowolenia. Ale no, w tym naszym badaniu też wyraźnie widać, że ten wskaźnik, który pokazuje, jak odczuwamy my, pracujący, ryzyko utraty pracy, on no, niestety rośnie. My czujemy, że to, co kiedyś wydawało się stałością, no bo gdzieś pracuję, mam umowę, no my już wiemy, że to stałością taką tylko pozorną możemy nazwać. Także to poczucie, że jednak zmiany to jest coś takiego permanentnego i że z tym musimy się liczyć, to chyba się przejawia właśnie w tym takim odczuciu, że ryzyko utraty pracy jednak jest dość spore. Z drugiej strony to, co mnie cieszy, to to, że powody, dla których zmienialiśmy pracę w ostatnim badanym okresie, to było 22% ankietowanych, to były powody wynikające z naszych takich osobistych decyzji. Czy to osobiste pragnienie zmiany, czy też po prostu wręcz poprawa warunków zatrudnienia. I to jest coś, co uważam za no, pozytyw i coś, z czego powinniśmy być zadowoleni, bo to znaczy, że te powody takie niezależne od nas, kiedy to pracodawca decyduje, że w danym momencie kończy z nami współpracę, one były dopiero na trzecim miejscu i były to wskazania tylko kilkunastoprocentowe. Także to jest coś, co jest powodem do zadowolenia. Takie poczucie, to obawy co do ryzyka utraty pracy jest najsilniejsze wśród osób młodych, ale no, to jest taka grupa, która wchodząc na rynek pracy po prostu no, nie ma łatwego startu w obecnym czasie. Oczywiście osoby troszeczkę dojrzalsze, powyżej 55 roku życia, to zawsze jest ta grupa, która jednak no, to ryzyko utraty pracy odczuwa mocno i obawia się, czy będzie w stanie potencjalnie znaleźć nowe zatrudnienie. Natomiast to, na co też nasi eksperci zwrócili uwagę, to jest to, że taka grupa, no, wydawałoby się bardzo pożądana grupa wiekowa, czyli pomiędzy 35 a 44, to jest też grupa, która dostrzega dość mocno ryzyko utraty pracy. No właśnie być może są stabilnie, wydawałoby się zatrudnieni, mają dobrą pracę, ale jednak no, obawiają się, co będzie, gdyby się okazało, że tej pracy nie ma i czy na pewno uda mi się na tyle dobrze gdzieś ulokować na miejscu pracy, żeby no, zachować swoje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa. Także to jest rzeczywiście ciekawe i tutaj na pewno też pytanie o to, czy jesteśmy w stanie się na bieżąco dokształcać, czy czujemy, że powiększamy swoje kompetencje tak, żeby sprostać jakimś no, nowym oczekiwaniom na rynku pracy. Ten indeks mobilności, akurat jeśli chodzi o Polskę, jest nieustająco dość wysoki, bo na poziomie 108 punktów, gdy średnia dla innych badanych krajów jest w okolicach 101 punktów, także my jesteśmy gdzieś tam jednak tacy bardziej nastawieni na zmianę, można powiedzieć. Natomiast no, nie oznacza to, że oczywiście ta zmiana nastąpi. To jest bardziej taka nasza otwartość, jakby akceptacja dlatego, że być może będę musiał poszukać pracy gdzie indziej, być może będę musiał wyjechać, być może będę musiał coś zmienić w swoim życiu. Troszeczkę jest niepokoju na pewno, natomiast no, porównując to do poprzednich edycji badania, to te wyniki są wynikami optymistycznymi i jakąś taką też tą perspektywę, którą myślę już też dostrzegamy właśnie poprzez i twarde dane, które dostarczają nam urzędy statystyczne czy Ministerstwo Pracy. Na pewno tutaj też widać, że my pracujący też dostrzegamy, że coś na tym rynku pracy drgnęło, że jednak coś się zmieniło, że coś się dzieje.